Gdzie jesteś, Scooby-Doo? Przybądź tu, bo mamy plan szalony. Gdzie jesteś, Scooby-Doo? Wracaj tu, potrzebna nam twa pomoc. No i witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony poziomka, oto Scooby-Doo i nawiedzone bagno. Tak, ja wiem, że długo, bardzo długo czekaliście wszyscy na Scoobiego i oto nadszedł dzisiaj ten dzień. Ten dzień, że jest. Nie odbyło się to w wakacje, takie plany miałam. Ale wiecie, że mnie nie było zbytnio przez wakacje, a w chwili obecnej Shrek nie chce mi działać, więc macie nie Shreka na bagnie, a Scoobiego na bagnie. Świetny pomysł pozioma, ja wiem. Tak, chcę usunąć te pliki, bo miałam tylko próby nagrywania, że tak powiem. I znam pierwsze 15 minut gry. Bo oczywiście postanowiła mi się zaciąć. W sensie działała, ale nie chciała mi działać. Nie mogłam się poruszyć. O, może tak lepiej to nazwę. I jakby co, ostrzegam albo informuję. Gram na padzie, więc na pewno będzie trochę koślawe granie. Ale przyjemniejsze dla mnie, bo sobie zrobiłam takie super leżysko. I mi się wygodnie teraz siedzi i gra. I voilà! To istne dzieło sztuki. Niech wygra najgłodniejszy. Velma, możesz mi pomóc? Idę, Fred. Pomogę ci z całych sił. O nie! Dość tego! Wynoszę się stąd! Ja też. Mam dość tajemnic innych ludzi. Od teraz interesujemy się wyłącznie sobą, Scoob. Będziemy polować na największą z tajemnic. Ze wszystkich? Tak! Na tajemnicze dźwięki dochodzące z mojego brzucha. Rady! Czujesz to? Idziemy, Scoob! Mam nadzieję, że niektóre formalności mamy już z głowy i nie muszę zbyt wiele mówić. Powiem wam tak, ja w chwili obecnej muszę przyznać, że mam dosyć też wielką fazę na Scoobiego Doo. I nie mówię tutaj tylko o parodiach psa pochodnego, które wręcz uwielbiam. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to wpiszcie sobie po prostu pies pochodny w YouTube i dowiecie się, o co chodzi. Uwierzcie mi, nie pożałujecie, ale jak pewnie wiecie, dorabiam jako opiekunka. I, że tak powiem, lubię z takim jednym dzieciaczkiem oglądać sobie właśnie Scoobiego. To jest to nowe Scooby-Doo. Wyluzuj Scooby-Doo oraz Scooby-Doo i zgadnij kto. Osobiście polecam, bawię się świetnie. A teraz jeszcze wraz z moim przyjacielem Puchem, pozdrawiam z tej strony serdecznie Pucha, oglądamy sobie wieczorami Scooby-Doo i Brygada Detektywów. Detektywów, no. Zawsze mi się myli to słowo. Napisać umiem, ale powiedzieć gorzej, wiecie? Uwielbiałam to w ogóle w wieku 11 lat i teraz do tego tak wracam i nie żałuję, bo naprawdę moja ulubiona seria ze Scoobim. Z fabułą! A Fred to w ogóle jest mistrzostwo świata, chociaż jak pewnie wiecie, ja już za czasów małego Bobo oddałam moje serce kudłatemu. Moja ukochana postać po prostu. No dobra, aha. I tutaj jeszcze, z tego co pamiętam, chcę wam coś pokazać, bo tutaj mamy coś takiego, o. I możecie mi napisać jeszcze tak w bonusie, co tutaj w ogóle... Co? Aha. Ale super! Tego to nie widziałam, czekajcie. Dobra. Aha, dobrze. Kudłaty ma 1,46 m? No chyba nie. Chyba, że to jest, wiecie, amerykańska miara. Przyciągająca nieszczęście, zdecydowany przywódczy, ciekawska, ostrożna, inteligentna, strachliwy, uwielbia jeść, samolubny, tak? Ale jaja. Tak sobie szybko czytam, zastopujcie po prostu.
Okej. Okay. Dobra. Dobra, okej. Okay. Możecie mi napisać w ogóle, o co chodzi na przykład... Co? Przepraszam was, wyszła moja mama i przyniosła mi jedzenie. Jestem taka szczęśliwa. Kocham moją mamę. Możecie mi napisać, o co w tym chodzi. Ja pewnie z biegiem czasu sama wszystko załapię, ale... Wiecie, tak na wstępniakach chciałabym tylko przypomnieć. No, wiedziałam, że ten odcinek będzie jakiś taki dziwny, nieogarnięty. Co chwila ktoś mi wchodzi do pokoju. Chyba jabłko dostałam. Będę sobie jadła zaraz. Okej. Okay. Jacie, czemu rzucamy kurami? To jest straszne. Biedne kurki. Okej. Okay. Tutaj nic nie mogę. Nic nie mogę. Siup! Siup! Chodźcie, kosteczki, chodźcie! Chodźcie do tatusia, chodźcie! Ui. Tak. A, i w ogóle ja pamiętam... Może też pamiętacie, może nie. Ja w ogóle wolę biegać z Scoobym. Bo Scooby ma lepsze ataki po prostu, bo... Chociaż w LoLu jestem typem ADC i wolę uderzać z daleka, tak w tej grze nie. I wolę walkę wręcz, a Scooby ma taką możliwość. Tak o Hemingway? Masz rację, Scooby! Pachnie jak hot dogi! Z cebulką i kremem krówkowym! O rany! Z cebulką i kremem krówkowym. Mhm. W ogóle mam ambitne plany, bo mam ostatnie takie jakby 4 dni wolnego pod tym względem, że potem zaczynam pracę w grudniu. Na razie tylko w grudniu, zobaczymy jak potem. Ale wiecie, miejsce do mnie pasuje i ja pasuję do miejsca, w którym pracuję. Uwaga. Empik. Kurczę, będą święta w Empiku. Empik to życie, yo. No i dobra. Jakby to powiedział Shrek. Gramy! Mam nadzieję, że uda mi się niedługo... Muszę im przestać ten, wiecie, wchodzić w zdanie, zaraz powiem. Wielkie burrito! Chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że uda mi się naprawić Shreka i że za niedługo będziecie mogli, że tak powiem, go... na tym kanale obejrzeć, ale ja nie lubię obiecywać. O nie, udało mi się i co? Też jestem zła, bo tęsknię za tą grą. Uwielbiałam w nią grać. Przecież to było moje dzieciństwo. Shrek to była jej gra każdej imprezy rodzinnej. Jak z kuzynem się to przechodziło. O, la boga. Cudo. Zaraz wam powiem w ogóle, co dostałam do jedzenia. No wiem, że mogę tym rzucać. No. Co to było? Potwór! La, 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 la. Go! Ja cię, Shaggy, uspokój się. Shaggy, nerwuj się. Shaggy! Złota kostka! Nie czytam tego, bo... Znaczy, czytałam wcześniej, o. No i to są, wiecie, dodatkowe punkty. A to po co mi? Aha, dobra. Okej. Dobra. A, bo jak grzybki mogę rozwalać, zapominam o tym. Jacie, ile ja mam kości? Jestem świetna. I mam nadzieję, że taka trochę chaotyczna... gra słów z mojej strony... Wam aż tak nie przeszkadza. Ja zobaczę, jak to w ogóle będzie brzmiało w tym... w montażu i w renderze. Ale nie ma co być takim formalnym przy Scoobym. O, ja wezmę moje jedzenie. Jabłko! Spóźniliście się. Och, ależ to pysznie pachnie. Ta zupa? Robię ją dla was. Dla nas? Znasz nas? Oczywiście. Z jakiego innego powodu miałabym robić tę przepyszną zupę?
Na pewno Nat zna. Tak. Nakładaj. Cierpliwości, kudłaty. Zupa jeszcze nie jest gotowa. Skończone? Nie, Scooby. Brakuje jeszcze kilku ważnych składników. Specjalnych składników. A, tak się składa, że zajmujemy się rozwiązywaniem tajemnic, a specjalizujemy się w znajdowaniu brakujących składników. Zanim znajdziecie te składniki, musicie udowodnić, że jesteście wystarczająco sprawni. Idźcie do dojo. Spotkacie tam bestię. Pokonajcie ją i wtedy porozmawiamy. Potwór? A nie możemy ich kupić w sklepie? Idźcie do dojo i zmierzcie się z moim wyzwaniem. Nie wracajcie wcześniej. Mam jabłko w buzi, które muszę przegryźć. Weźcie sobie coś do jedzenia. Będę kurde chrupać. Ale dobre. Jedzcie zdrowe jedzenie, pamiętajcie, moi drodzy. Zdrowe jedzenie jest dobre. Powiedziała ta, która ma na kolację pizzę, ale nieważne. Mam też zamiar dzisiaj biegać, ok? Nie mówcie mi, jak mam żyć, proszę. No i zginęłam. Skąd ona wiedziała, jak mamy na imię? Z internetu! Masz rację, Scooby! Najpierw żarcie, potem pytanie! Okej. Ja sobie pierwsze i tak muszę trochę poekspić. Nie byłabym z sobą, nie? Nie śpimy, ekspimy! Sorry, kudłaty. Co to w ogóle za dusze czegoś unoszą się nad tym bagnem? Co jest grane? O co chodzi? Boli? Okej, tam widzę, że potrzeba Shaggy'ego. Podoba mi się to, że naprawdę sterowanie jest takie same jak w pierwszych strachach, nie? To jest bardzo wygodne dla gracza. Dawaj. O, i tu muszę uważać, bo tu mnie wcześniej zladżyło. Biedny go Scooby! Zależy od tego na te brudy! Okej, teraz uciekam. Ja nie chcę, żeby mnie znowu zladżyło. No. Było blisko. Wracajmy na zupę. Jestem przeszczęśliwa. O jacie! Farbowana koszula. Koszula hipisa, a nie farbowana koszula. No i super. Koszula hipisa jest moja! Ej, fajne ciuchy. I co? To były te składniki? Najważniejsze, że mnie nie zbagowało. Możemy wracać. Tak przynajmniej mi napisali. Mamy koszulę hipisa! Byliśmy już w dojo. Bardzo dobrze. Kiedy jemy? Już prawie czas na przedkolację. Cierpliwości. Niedługo. Najpierw potrzebne są składniki. Musicie pojechać do pustynnego miasta El Muncho i... El Muncho? Daleko stąd, ale możecie wziąć wehikuł tajemnic, a ja was poprowadzę przez radio. Nie wolno wam powiedzieć o tym nikomu innemu. Weźcie to. Będziecie tego potrzebować. Kudłaty ma prawko? Mhm. Dobra. A teraz proszę, zostawcie mnie. Hej, 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 chwila, moment. Dajesz nam aparat i do tego zupę? Czym ty jesteś, święty Mikołaj? Nie, nie. Nazywam się Laila i mieszkałam na tych bagnach całe moje życie. Pochodzę z wędrownej rodziny, która... zostawiła mnie tutaj. Dlaczego musiałaś tu zostać? Nie mogę wam powiedzieć, ale...
Nie mogę opuścić tych bagien. No pewnie. Chodź, przejedziemy się do El Moncho wehikułem tajemnic. Ostrzegam was, nie kuście mnie, zagrozicie nam wszystkim. Widzę to. Musicie stąd iść natychmiast. Okej. Ale muza. O! Mam tu SDS-a. Jak ja mogę dostać SDS-a? Ha! Dobra! Jestem za! Chcę się wykatapultować. Odejdźcie. Jesteście w niebezpieczeństwie. Dobra, uspokój się. Szamanka. Szamanka dusz. Jak ja mam się tam dostać? I tak mnie coś zaatakuje i tak. Kudłaty! Podnieś mnie. Mogę tak jakoś to ten? Śmiesznie... Nie mogę. Nie mam pomysłu. Nie mam najmniejszego pomysłu. A ty kudłaty? Chyba nie. Mam rozumieć, że to potem będę mogła zrobić? Nie mogę tego jakoś oszukać, chyba nie. Jeżeli wy widzicie patent, to przepraszam, ja go nie widzę. No nie, nie doskoczę tam. Ej, szamanka! Dobra. Nie mam pomysłu na ten medalion. Pewnie potem będę korzystała z jakiejś amerykańskiej Wikipedii, żeby w ogóle cokolwiek z tego ogarnąć. Potem będzie, że to się jakoś łatwo zdobywa. Nie wiem. Jeszcze raz mogę z Kubim spróbować. Ale nie. Nie ma co. Idziemy. Mam dość, obraziłam się. Stary, jak namówimy wszystkich, żeby pojechać do El Moncho? Nie wiem. Powiemy, że... A, to jest ta kłoda, dobra. No nieźle. Wiem, gdzie jesteśmy na szczęście. W ogóle mnie ciekawi to, co oni robią na tym bagnie. Naprawdę! Od kiedy oni mają jakąś super tajną bazę? Jakieś pomysły, Scooby? Ja nie mam żadnego. Ja też. Powiemy, że fajne pamiątki. A źle zrobiłam, zrobiłam głupocę. Dobra, mój błąd. Górą, chłopaki. No. Elegancko. Panie Żabko! Panie Żabko! Ale ta zupa pachnie tak dobrze! Wow! I nie dostaniemy ani kropelki, jeśli nie pojedziemy do El Moncho. Serio? To jest ich powód? Ała! Przepraszam, Tobi. Tobi, matko. Powiedziałam jak do mojego psa, bo mój pies ma na imię Tobi. Przepraszam, Scooby, że cię tak topię. Jejciu, wakacje? Na pewno wciśniemy to do grafiku. Pa! Kto to był, Velmo? Costington! Jejciu, nie widzieliśmy go od festiwalu strawy. Skoczę po resztę. Możemy chwilę porozmawiać? Możemy. Podejdźcie na tył wehikułu tajemnic i skorzystajcie z mapy, żeby pokazać Fredowi, gdzie jedziemy. Czyli możemy trochę oszukać? Nie mam do wyboru? Aha. Dobra, El Moncho. Ale super. No nie wiem, kudłaty. Kiedy dotrzemy na miejsce, nie będziesz mógł tak po prostu się włóczyć. Mamy się spotkać z Costingtonem. Tak. A w ogóle co to za pilna sprawa? Nigdy wcześniej tu nie byłeś. Jasne.
Miasto Duchów idealnie pasuje do tego miejsca. Co się tu dzieje? Mamy szczyt sezonu turystycznego. Gdzie są wszyscy? To dziwne. Trochę strach! Nie ruszać się, mąci wody! Co? To, że to miejsce nie ma obsługi hotelowej. Velmo, jakieś pomysły? Dalej myślę. Kto jest w drugiej celi? Wygląda jak miejscowy. Musi coś wiedzieć. Ugryzłam to jabłko i tak mi... O matko! O matko! Tak mi ciężko teraz przechodzi przez gardło. Ała. Czemu nie mogę przejść? Hola amigos, nazywam się Esteban. Nie wiem czemu tu jestem. Może byłem niedobry? Nie wiem, nie pamiętam, żebym nabroił. Wiecie, szeryf, on jest loco. Czy jest szurnięty? Si, loco. Nie pamiętam, jak długo już tu siedzę. Stary, tak długo? Si, 2 dni to szmat czasu, ale szeryf jest bardzo śmieszny. Myślałem, że mówiłeś, że on jest raczej szurnięty. Si, wariacko śmieszny. Jak zrobi się zbyt zwariowany, od razu zasypia. To zabawne. Wiesz, to całe miejsce jest dość dziwne. No, beczka. Skubi, chodźcie tu. Mam plan. Hej, ty! Nie możesz tak po prostu nas zamknąć bez powodu. No tak! Jesteśmy tylko turystami. Widzicie tę odznakę? To znaczy, że jestem tu prawem. A do tego wiem, że to wy robicie tu zamieszanie. I nazywacie się El Strachiaci. El Strachiaci? Jesteśmy tajemniczą spółką. A jeśli jesteś szeryfem, to gdzie jest twój zastępca? To ja tu zadaję pytania. Nie potrzebujesz pomocy? Ja? Szeryf? Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od kogoś, kto kwestionuje mój autorytet. Nie wyglądasz mi na szeryfa. Bardziej się boję burczenia w brzuchu. Słuchajcie, nowy nicponie. Jestem najlepszym szeryfem, jakiego widziało to miasto. Powinienem wam... Świetna robota. Widzicie? Mówiłem wam. Kudłaty, mamy teraz szansę. Może spróbujecie ze Skubin znaleźć wyjście? No dobra, Skubidu, wszystko zależy od nas. Wyrwijmy się z tego bezjedzeniowego więzienia. Dawaj. Nie wiem, kto to ten El Strachiaci, o którym mówił szeryf, ale brzmi dość strasznie. Nie, tego nie chciałam. Ale matko, ale mam zgagę. Błagam, niech to minie, bo mi jest niedobrze aż. Ała. Poziomka cierpi na odcinku. O, rany. Czujesz to, Skubi? Hamburger? Wolność, stary. Słodki zapach. Tak, hamburgeru. Kudłaty, Skubi, jesteście blisko. Zostawiłam dla was zapach. Podążajcie za nosami. Mamy iść za zapachem jedzenia? Możesz na nas liczyć. Będzie fight, czuję to. Droga jest zablokowana, chłopcy. Potrzebna będzie pomoc przyjaciół, jeśli chcecie otworzyć tę bramę. Fred jest w bocznej uliczce. Co? Dobrze, już. Ała, ale zgaga. Dobrze. Nie jest się jednak zdrowego jedzenia. Jest zabójczy. Ja to źle ugryzłam, bo ja prawie skończyłam to jabłko, ale chyba... Ała! Za duży kawałek. Poziomka, nie narzekaj! No dobrze. Wow! No, dużo tutaj miejsca. Hej, kudłaty! Tutaj, w oknie! Okej. Zrobimy małe cięcie. No i wracamy. Moi drodzy, chciałam wam powiedzieć, że zdrowie jest najważniejsze. Nie zwracajcie uwagi na wiele rzeczy, bo to zdrowie jest najważniejsze.
Coś o wybuchach. Może to nam pomoże. Przekradnijcie się i go nagrajcie. No pewnie, stary. Okej, Scooby-Doo. Czas nagrać tego niecnego szeryfa. Zeszłam na dół, wzięłam wodę, popiłam wodą i przeszło mi przez ten żołądek ten kawałek jabłka. Zostało mi tego jabłka, no wiecie, jak kroicie jabłuszko na części, to taka malutka cząstka mi została i powiedziałam mamie, że prawie mnie zabiła, przeszkodziła mi w nagraniach i tyle. Nie no, śmieję się. Już jest dobrze, naprawdę. Zdrowie jest najważniejsze. Czasem warto przestać nagrywać, napić się i nagrywać dalej. Zanim się obudzi, nagrajcie go. Dobra, ale jak ja mam do niego psy? A tu. Złoczyńcy za kratami. Lśniąca odznaka. Potrzeba więcej prochu. Jeśli jest coś, co uwielbiam poza jedzeniem, Scooby, to muszą to być jasne kolory. Czterech facetów ubranych jak mariachi. Nie byliśmy zresztą. Okej. Jestem un poco loco. A jak? Skąd mleko bierze się? Aj mi amor, aj mi amor. Ze sklepu mówisz mi. Aj mi amor, aj mi amor. Czy słońce jest na prąd? Aj mi amor, aj mi amor. Jest na węgiel, tak jak grill. Aj mi amor, aj mi amor. Ej! I stąd jestem poco loco, un to tu tu ti to loco. Uwielbiasz podpuszczanie. Aha, super. Może tam po prostu nie dało się skoczyć. Powiem wam, że matko, jak ja się czuję zdrowa. Nawet nie wiecie jak im niedawno nie tak nie bolał przełyk. Bo ja wiem jak to jest mieć zgagę, ale nigdy nie miałam takiej. Cudowne uczucie. Pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze. Bo jakby mnie tak cały czas bolało, to... Ja nie wiem. Tragedia by była. Czekajcie, sobie tutaj wszystko ładnie obadam. Pouderzam. Kto mi broni? Będziecie mieli długi odcinek po prostu. Później, stary. Później? Dobra. Czyli gra mi tutaj porcjuje wrażenia. Okay. Myślałam, że tam jest jakiś, wiecie, tunel, korytarzyk fajny. Okej, okay, tu wszystko robi Velma. Dobrze, dobra, okej. Wszystko jasne. Wracamy do Freda. Te duchy są dziwne, które latają. Nienormalne. Tu też Fred jest potrzebny i jego mięśnie. Fred. Fredzior. Hej. Ten proch chyba nam się przyda. Świetnie. No. Teraz trzeba pobiec do salonu i przynieść proch, o którym mówił szeryf. Dobra, idziemy po proch. To będzie gdzieś salon. Co? Czyja to twarz jest? Ktoś mi powie? Co mi powiesz, jak mnie złapiesz, kolego? Yeah. Jestem ciekawa, czy tu są jakoś levele śmiesznie poukładane, czy jakoś... Nie wiem. Nie wiem nic. Ale wiem, że mogę tam skoczyć. No, brew. Ja nie mogę! Porażka. Ale ja wiem, że ja tak umiem. Jest podliczanie cicho. Wezmę to i mnie ktoś zaatakuje. O nie. Aha, to jest już jako nowy level liczone. Dobra, trudno. Będą dwa levelu, nie.
A jak zejdę z tego, to właśnie, dobra. Ja jednak wolę zawsze się upewniać. No wielu miejsc. Aha, tu jakbym chciała wrócić, spoko. Wow! Zapomniałam, że to tak działało? Bo nawet nie wiem teraz. I ta muzyka. Ale ja jej nie ufam. Czemu? O nie. O nie, słyszałam, że świeżo. To było o nas. Świeże mięsko, co? Tak, to my! Najświeższe mięsko na świecie! Skudłatego i Skubiego! Siema! Ale rozwaliłam! Znowu zamknięte! Trzeba uratować moją ekipę! O nie! Dawaj, Shaggy! Ho! Zbieramy maski. Dużo tych masek będzie, o matko. Słyszę. Słyszę, jak coś mi goce. Ale tutaj będzie mogła zadziałać tylko Daphne. Wow! Prawie się udało. A tam się niezbyt dostanę. Dobra, tam chyba potem się dostanę. Wiecie, tak trochę okrężną drogą. Nie mówię, że będę wszystko rozwalała, ale ja będę patrzyła głównie za medalionami Skubiego. Bo to się przyda. Tu jest salon. Kolega oberwie. Ale ładnie, że tak powiem, zrobiona lokacja pod tym względem, chociaż że no nie jest tak pusto, jest dosyć bardzo kolorowo. I że tło jest jednak tłem, ale ma ono wiele elementów, że aż się mylę, że mam tam iść. Okaże się, że wszyscy mieszkańcy są po prostu przebrani. O, maska. Wbijamy. Oho. I teraz nożami w nas. Wow, Shaggy! He, super. Mogę... Chcę to rozbujać, no? Coś mi nie pasuje. A mogę... Nie mogę. Co mi to da? Super! Już idę, Skub! Skub, ratuję cię! O. Matko, czemu tam jest musztarda do bokin? A bo to są składniki kanapki. A gdzie jest proch? Tam jest chyba proch. Ale ja pierwsze muszę zniszczyć cały salon. I dopiero potem wrócić z prochem. O, to też jest proch. Weźmy więcej prochu. Że to się nie rozwaliło. A to co niby? A? I gdzie to? Aha, chwila. Wait, co? I wrzućcie.
Do pianoli. No to mam. Gdzie ja mam to wrzucić? A chwila. Do pianoli, ale... Ja cię gro, nie rozumiem cię. Czekajcie, muszę sobie trochę... Shaggy, nie mam ochoty na takie śmieszki, heheszki. Jakoś po kolei trzeba? Gdzie była jeszcze jedna? Skubana. Rozwalę wszystko, bo się zdenerwuję. Jeszcze chcę stół. Nie mogę? Co wydaje takie śmieszne dźwięki? No i mam to i co? Co mi kurczę z tego? A. Weź to, Shaggy. Aha! Mam tym rzucić? Aha! Teraz robimy rozróbę! Okej. O nie! Teraz się z tym spieszmy. Ej, ale mówię, że oprawa muzyczna jest tutaj idealna w sumie. Chodź szybko. O nie. To jest ta muzyka z Benny Hilla? Tylko no. W innej oprawie. Mogę wyjść z tym prochem? Go! Lecim, kudłaty! Lecim ratować świat! Siup, 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 siup! O nie! Aha! Mamy ich! Dawaj! O nie! Zranili mnie! No, super! Kamehame! Go! Nie wiem, czy doskoczę z tym. Doskoczyłam. No i spoko. Fred! Fred, idę do ciebie! Ratuję cię, kolażu! Siup, siup, siup! Plas główny, super! A teraz... Ja cię, te chrupki, jak się zbagowały. Zbagowały mi się chrupki. Koło wyboru postaci możesz zgrać jako dowolny członek spółki. Przytrzymaj Y, by zmienić postacie i wybierać kostiumy. Znajdźcie Costingtona. Dobra, znajdziemy Costingtona. Nie wiem, czy mi się gra zapisała. To niesamowite. Odlotowe kolory. Nie ma nic lepszego od posiłku po występie. Chodźmy do Costingtona. Dobrze. Nie. Okej. Zrobimy tak. Matko. Odwiedzimy jeszcze Costingtona. Ja cię wylmo, jaka Asze z Lola po prostu. Albo wiecie co, nie. Bo w następnym odcinku zabawimy się także w... Jak to się nazywa?
w Explore Mapy, bo nie wiem, czy wrócimy do tego samego miejsca, a jest dużo miejsc, do których powinniśmy wrócić, także może jednak na dzisiaj skończymy ten odcinek, bo i tak jest trochę długi. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo. Także do usłyszenia, no i cześć!